Jakoś tak nie potrafię spokojnie siedzieć, jak większość naszych rodaków siedzi i przyzwyczaja się do sytuacji. Ja mam krótki taki tekst, właściwie przypominający o wydarzeniach najgorszych. I ten tekst pochodzi z wywiadu Weroniki Capkały. To jest współpracowniczka Swietłany Cichanouskiej, która udzieliła tego wywiadu 10 dni po wyborach. Ludzie na Białorusi nie uznają Łukaszenki w większości. To, co się działo na Białorusi między 9 a 11 sierpnia, kiedy ludzie trafiali do więzień i byli torturowani, jest gorsze niż obóz koncentracyjny. Kobiety były gwałcone, mężczyźni bici 2 razy dziennie. Ludzie nie dostawali jedzenia przez kilka dni. Wiele osób zmarło, wiele zaginęło. Teraz się oblicza, że około 80 ludzi nie ma, zaginęli, nie ma o nich wieści. Może jest ich nawet więcej. Dowiemy się później, kiedy wszyscy krewni odzyskają siłę i upomną się o nich, bo teraz mnóstwo ludzi się po prostu boi. Boi się mówić głośno, że ktoś z ich rodziny zaginął. Niewyobrażalne. Na Białorusi do więzień trafić właściwie nie jest trudno. Kraj zajmuje 2 miejsce w Europie pod względem liczby więźniów. Na 100 tysięcy mieszkańców przypada 340 osadzonych. Każdy, kto myśli inaczej niż Łukaszenka, szybko trafia do więzienia. Tak się stało między innymi z mężem Swietłany Cichanouskiej. Pod koniec maja popularny opozycyjny youtuber, niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi, został aresztowany. To wtedy jego żona podjęła decyzję o tym, że będzie kandydować. Zresztą teraz też mówi, że jeżeli zostanie prezydentem, to tylko przejściowym, żeby doprowadzić do uczciwych wyborów. Reżim używa tam wszystkich możliwych metod, żeby wywierać ogromną presję na protestujących ludzi, żeby się poddali, wyjechali z kraju. Używają mężów i dzieci. Swietłanie już grozili bezpieczeństwem dzieci, mnie zresztą też. Więc myślę, że ją tam zastraszali. Myśmy podobnie to odczytali, jak gdy nagle znalazła się na Litwie po rozmowie kilkugodzinnej nie wiem, w jakimś aparacie bezpieczeństwa Łukaszenki. Prawdopodobnie pokazali zdjęcie i wideo z mężem. Wiemy, że on stracił bardzo dużo na wadze, ponad 14 kg w ciągu 2 miesięcy. Trzymają go w celi 2 na 2,5 metra, gdzie nie ma nawet krzesła. Jeżeli chce usiąść, to siada na mokrej podłodze. Przez cały dzień właściwie musi stać. W celi jest ogromna wilgotność, nie ma okien, nie dochodzi światło słoneczne. To są po prostu tortury. I tak jak mówi Weronika Capkała, nie mogę zrozumieć, jak coś takiego może się dziać w XXI wieku, w europejskim kraju. My również tego nie możemy znieść, wyobrazić sobie, że coś takiego się dzieje, że na jedno pstryknięcie morduje się tam ludzi niewygodnych Łukaszence. Ten człowiek ma 19 rezydencji swoich własnych i kompletnie nie ma już kontaktu z ludźmi, którzy powiedzieliby mu prawdę. On tylko sobie wymienia takich wokół siebie ludzi, którzy powiedzą mu to, czego on oczekuje. Dziękuję bardzo i chwała wolnej Białorusi. Chwała wolnej Białorusi. Poproszę o piosenkę Mury, ponieważ ta piosenka nie tylko u nas, ale i tam stała się symbolem walki o wolność. Dziękuję. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Pyrgi mur, podzemny krak, serdikaj dany woła pan. A mury runą, 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 i pokrzemią stary świat. Pyrgi mur, podzemny krak.
słuchawce na pamięć znali pieśń, sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc ich. Śpiewali, nie klaskali, jak wystrzał po klatki brzmiał i ciągle w łańcuch zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij górą zęby krat, zerwikaj czary kołam pan, a góry rudą, rudą, rudą i poszczerzą stary świat. Wyrwij górą zęby krat, zerwikaj czary kołam pan, a góry rudą, rudą, rudą i poszczerzą stary. Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali kruk. Ten kraj, ten przeciw nam, to sam, ten nasz najgorszy kruk. Tak, także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na główny tłumów marsz, milczał słuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. I te mury znów rosną. Rosną w naszym kraju. Zauważcie, jak są coraz wyższe, jak za 3 lata będzie trudno je zburzyć.